swoim programie odwiedzam polskie wielodzietne rodziny. Chcę pokazać blaski i cienie ich codziennego życia. A jak taka codzienność wygląda? Państwo Fabrzykowie to cudowna, 8-osobowa rodzina. Myślę, że dzisiejszego dnia nieraz wprawi mnie w zdumienie. Jesteśmy w Milanówku. Przyjechaliśmy odwiedzić rodzinę państwa Fabrzyków. Dzień dobry, Piotrusiu. Dzień dobry. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Powiedz mi, bardzo jestem ciekawa twojej rodziny. Zaprowadzisz mnie do niej? Tak, i opowiem o niej pani wszystko. Super, fajnie. Robimy sobie fajne zdjęcie. Nazywam się Piotrek i mam 10 lat. Chcę wam przedstawić moją kochaną, wielką rodzinę. Moi rodzice mają na imię Piotr i Karolina i są małżeństwem od 13 lat. Poznali się w Stanach Zjednoczonych. Tam urodziła się moja starsza siostra Marta, która dzisiaj ma 11 lat. Mój młodszy 6-letni brat Michał oraz ja. 4 lata temu wróciliśmy do Polski i zamieszkaliśmy w Milanówku. Mam jeszcze jednego młodszego brata, 4-letniego Antosia oraz 2 młodsze siostrzyczki, 2-letnią Marysię i Polcię, która ma dopiero 5 miesięcy. Mój tata jest konsultantem biznesowym, prowadzi własną działalność i pracuje w domu, z czego ja i moje rodzeństwo bardzo się cieszymy. Równie ważną osobą w domu jest nasza mamusia Karolina. Mama nie tylko zajmuje się domem, dba o nas, gotuje, sprząta, ale również jest naszą nauczycielką. Marta, ja oraz Michał nie chodzimy do zwykłej szkoły, tylko uczymy się w domu. Och, co za pogoda, no. Piękny domek. Gdzie rodzice, Piotrusiu? Tam w kuchni były lekcje. Dzień dobry. Witamy. O, dzień dobry, witam gospodarza. Dzień dobry, Justyna, dzień dobry. Moja żona Karolina. O, dzień dobry. Pani wspaniała dzień dobry. Matka Polka, pełnej rodziny. Dzielna, piękna dziewczyna. No. Tak, zapraszamy tutaj do nas. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Ach, no ja przyniosłam wam chleb, który upiekłam, ponieważ wszystko mi tutaj Piotruś poopowiadał, że wy pieczecie rzeczy, robicie swoje wyroby i w ogóle jest bardzo zdrowo się odżywiacie, więc chciałam się podzielić się tym, co ja też dziękujemy staram się serdecznie robić w domu. Piękny chleb. Wspaniale. Największym zaskoczeniem było dla mnie odkrycie, że rodzice tak licznej rodziny zdecydowali się na domową edukację. Jeszcze większym, że dzielna mama jest również ich nauczycielką. Wielkie brawa. Jestem niezwykle przejęta tym, że można nie dość, że pracować w domu jako mama, bo to jest ciężka praca, wszyscy to wiemy, to jeszcze tego uczyć swoje własne dzieci. Pani jest tak dzielna, że to rzadko spotykane, naprawdę. To znaczy, ja myślę, że to wymaga tej dzielności i takiego zobowiązania się obojga, prawda? Nie tylko mojego, ale też męża. A dlatego, że on mnie niesamowicie wspiera tutaj w tym wszystkim, w edukacji. Jakby razem ustalamy, co roku podejmujemy tę decyzję. To nie jest decyzja na całe życie, do końca edukacji dzieci, czy na całą podstawową szkołę, tylko to jest indywidualnie, każde dziecko co roku podejmujemy decyzję, czy robimy to dalej. No i jak na razie robimy to 4. rok, uczymy dzieci. Ja poproszę się pytania. To jest twoją książkę, Luka. Tola ma l... Nie? Nie. No, to jest ile? Dwa, bardzo dwa. Dobrze. L, A, T, A, lata. To uczenie dzieci jest na pewno kosztem jakiegoś swojego wolnego czasu, więc zamiast wieczorem, nie wiem, usiąść gdzieś przed telewizorem, czy poczytać sobie książkę, czy jakikolwiek inny sposób spędzić ten czas, no to po prostu siadam i przygotowuję się do lekcji. Nie codziennie, bo część rzeczy też nam jakoś wychodzi, niektóre spontanicznie, niektóre mniej, ale dużo czasu trzeba poświęcić na to, na organizację tego życia szkolnego. Jeśli chodzi o ułamki, dzisiaj zrobimy taki temat, który się nazywa odwrotność liczby. Dobra, i teraz ja wam coś pokażę. 1/4. Jaka jest odwrotność tego ułamka 1/4? Dzieci mają normalnie lekcje, tak jak my idziemy rano, szliśmy rano, ja szłam do szkoły. Moje dzieci teraz idą do szkoły, aha, a panie jedzą śniadanie. I... To znaczy niektórym naszym znajomym, czy ludziom, którzy jakby pierwszy raz zetknęli się z ideą edukacji domowej, a wydaje się, że mamy taki
w cudzysłowie rozlazły dzień, że dzieci mogą wstać sobie o której godzinie chcą. My to mamy tak szczegółowo rozplanowane. Nazwij się zawsze na lodówce lub na naszej tablicy plan, więc dzieci wiedzą o której godzinie wstają, o której mniej więcej ta formalna edukacja się zaczyna. Już za to nie jest za szybką kartkę. Marta powiedziała, 4, tak? I tak będzie z każdym ułamkiem. Jeżeli weźmiemy sobie ułamek 3 piąte, to odwrotnością Piotr będzie? 3 piąte to 5 trzecie. Każdą z podanych liczb pomnóż przez jej odwrotność. Czyli bierzemy liczbę 2 piąte, mnożymy przez jej odwrotność. Czyli jak to zrobimy? Starannie piszemy. Lubię szkołę w domu, ponieważ na przykład mogę więcej spędzać czasu na dworzu. Możemy też wybierać jakiego dnia, na przykład jaki przedmiot robimy. Codziennie mamy mniej więcej 1,5 godziny lekcji, potem jest przerwa i mamy nieraz jeszcze jakieś wypracowanie na wieczór. Dla naszej rodziny ta edukacja domowa to nie jest tylko edukacja taka szkolna, uczenie szkolnych przedmiotów, tylko to jest taki bardziej styl życia. To jest taki styl życia, gdzie uczymy dzieci, jak najbardziej duży nacisk kładziemy na szkolne przedmioty. Dzieci też dodatkowych rzeczy jeszcze się uczą poza tutaj w domu, a takich jak właśnie chodzą do szkoły muzycznej, czy chodzą na uczą się rysunku, a na piłkę nożną, mamy jeszcze swoje zainteresowania, tak, konie. Moje lekcje. Jeśli chcę wyjść na dwór, to muszę powiedzieć do mamy i powiedzieć jej, że chcę wyjść na dwór i wtedy przynoszę zadanie z matematyki i książkę do uczenia się czytania. I jak to wszystko zrobię, to dopiero mogę wyjść na dwór. Edukacja domowa dla naszej rodziny to jest taki styl życia, gdzie dzieci też uczą się jakby właśnie życia. Takiego praktycznego podejścia właśnie podejścia do życia. Czyli tak, mamy nadzieję, że nasze dzieci, gdy wyjdą z domu, będą wiedziały, jak przygotować sobie posiłek, jak zachować się z starszymi, z młodszymi, których spotkają w swoim życiu. Będą wiedziały, jak pranie zrobić. Mhm. Takie podstawowe rzeczy, plus coraz bardziej angażujemy te nasze dzieci. Lubię moją nauczycielkę, bo jest moją mamą. Lubię swoją nauczycielkę i zadania z nią, bo przy zadaniach na przykład mogę pójść i na przykład mamy długie przerwy. 451. One muszą potem zdać egzamin raz do roku, prawda? Tak, one raz do roku wcześniej, gdy były młodsze, zdawały ten egzamin 2 razy do roku. Tak. Chcieliśmy im po prostu ułatwić, także sami prosiliśmy szkołę, w której dzieci były zapisane, żeby to było 2 razy do roku, w półroczu i na koniec roku. Teraz jest tylko raz do roku. Ten egzamin można, dlatego że teraz dzieci są w 5. klasie, ten egzamin można rozłożyć na takie etapy, że na przykład zdajemy najpierw matematykę lub polski z historią, jakkolwiek możemy sobie to właśnie jakoś organizować, żeby też ułatwić dzieciom, żeby wszystkiego nie było naraz, no bo mimo wszystko te dzieci zdają cały rok egzamin z całego roku, ustny i pisemny, jakby jednorazowo, prawda? Więc można to jakby... To jest dla nich pewne wyzwanie, dla nas też, ale ucząc się cały rok jakoś systematycznie, to nie jest niemożliwe. No tak, ale to wymaga dużej konsekwencji od Państwa, prawda? No właśnie, dlatego ten plan. To jest zawsze trudne wychowanie dzieci, tak. Dlatego ten plan i staramy się, znaczy nie jesteśmy idealni, to trzeba powiedzieć, prawda? Ale musimy mieć ten plan, żeby się czegoś właśnie trzymać. Rodzice tak dużej gromadki doskonale wiedzą, że najważniejsza w życiu rodziny jest dobra organizacja. Dzieci pomagają w pracach domowych, przy przygotowywaniu posiłków, przy sprzątaniu. Obowiązki po posiłkach robimy z 20 minut. Czyli pokażę wam, jakie są obowiązki. Mama, opisz mi zadań! Marta kwiaty wlewa i czynia, myje. Piotr podłogę zamięta. I Michał wyciera naczynia i wynosi odpadki. I Antoś znosi ze stołu i myje stół. Jest na spokój, lubimy się tu bawić bardziej ja, bo Antoś
nieraz siedzi na karze, bo nie zrobił swoich obowiązków. Jak nie zniósł naczyń na czas, to musiał zmywać naczynia, a on tego nie chciał i siedział. No bo nie umiem tego robić. I siedział na karze. No bo nie umiem, Michał, tego robić. One są zadowolone z takiej sytuacji? Nie dają się do szkoły? To znaczy mi się wydaje, że tak jak dzieci z różnymi wymaganiami ze strony rodziców, prawda? A nieraz jest tak, że gdzieś tam narzekają trochę na to, ale w większości czasu nie. Ja myślę, że dostarczamy im wystarczająco sytuacji, gdzie są właśnie z rówieśnikami. Mhm. A nasze dzieci należą do skautów Europy, więc co tydzień mają zbiórki, jakieś kluby dla chłopców, dla dziewczynek. A czy właśnie te wszystkie inne dodatkowe zajęcia. I wszystkie te zajęcia pozalekcyjne domowe. Pozalekcyjne. Tak jak mówię, nieraz narzekają. A myślę, że one mają taki tryb, właśnie żyją w takim trybie, że nie wiem, mogą właśnie dużo spędzać czasu na czytaniu, a na rozwijaniu swoich zainteresowań, że bardziej chyba by zauważyły to, że idą, gdyby poszły do szkoły, bardziej by zauważyły, że tego czasu im braknie na te wszystkie rzeczy. Mógłbym chodzić do takiej zwykłej szkoły, ale jakoś jakby to jest dla mnie obojętne, ponieważ chodzę na przykład do szkoły muzycznej, gdzie też mam kolegów na różne zajęcia. Chcę chodzić do normalnej szkoły, bo lubię być z braćmi i siostrami, tatą i mamą. Mam piątkę rodzeństwa, jest pierwsza Marta, najstarsza, która ma 11 lat, potem jestem ja, mam 10 lat, potem jest Michał, który ma 6 lat, potem jest Antoś, który ma 4 lata, Marysia, która ma 2 i jest potem Pola, która ma 4 miesiące. Fajnie jest mieć duże rodzeństwo, ponieważ można się nieraz z nimi pobawić. Więc jeszcze starszą siostrę, ale to raczej już niemożliwe. Lubię mojego starszego brata, bo mi pożycza klocki, bo mu nie zabieram. Jak Piotruś robił swoje obowiązki, to Lol podkradał się do jego pokoju i zabierał mu na przykład ludki Lego. Ja sama jestem z dużej rodziny i też pamiętam czasy, w których to były zupełnie inne czasy, bo jednak to był inny kraj, to był inny system. Niemniej jednak moi rodzice poświęcali nam ogrom czasu i gdyby nie mój tata, tak, który bardzo się upierał, żebyśmy grali, bo jak to dzieci, no raz nam się chciało, raz nie chciało, było milion innych fajnych rzeczy do zrobienia, nie granie, ale to on nas pilnował. Tak. Nie byliśmy absolutnie idealni. Podziwiam pani ojca, bardzo dobrze. To mnie też bardzo ceni na co dzień, prawda? Nie, bo to jest rodzina duża, jest takim naprawdę, to jest multum emocji każdego dnia, tak, i to wszystko trzeba umieć ogarnąć, więc nie można być idealnym, nawet nie trzeba, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Tak? Kłóciliśmy się, szarpaliśmy, po prostu mieliśmy przyjaźń, koalicję, raz się kochaliśmy, raz nienawidziliśmy. Jak to dzieci w różnym wieku? Trzeba właśnie, my też staramy się zwracać uwagę też na tą spontaniczność, więc mimo tego, że mamy twardy plan, zaplanowany, usiedliśmy co sobotę, niedzielę, planujemy, co się wydarzy w tygodniu, to mimo wszystko pozwalamy jakieś miejsce dla dzieci, gdzie po prostu mogą coś tam zrobić, mają taki wolny czas. Razem tutaj całą rodziną staramy się odżywiać naszą rodzinę zdrowo. To znaczy w większości próbujemy jeść surowe jedzenie, czyli warzywa, owoce, orzechy, suszone rodzynki na przykład. Zaczęło się to wszystko od właściwie tego, że ja zachorowałam i miałam problemy ze zdrowiem i praktycznie takie przejście mąż mnie kiedyś zabrał do takiej fajnej żywej wegańskiej restauracji, gdzie naprawdę pyszne rzeczy serwowali. Zaczęłam próbować do naszej kuchni właśnie wprowadzać takie elementy tego zielonego jedzenia. Później już jak właściwie to już wtedy były dzieci, potem się okazało, że jedno z naszych dzieci ma dosyć silne alergie i praktycznie w tym momencie dziecko jest bez żadnych leków, bez żadnego odczulania i radzi sobie bardzo dobrze
a właśnie w ten sposób się odżywiając, także my zawdzięczamy temu właśnie, no tak jak mówię, zdrowie i to, że nie musimy faszerować się lekami. To jest czasochłonne oczywiście, spędzamy więcej czasu pewnie w kuchni robiąc te rzeczy, ale też to jest fajne, jakby łączy rodzinę to, że razem przygotowujemy posiłki. Ojejku, jaki dzielny chłopak. Oj, weź palce, tutaj nie dajemy palców. Chcesz ten? Paprykę? Jeszcze? Proszę bardzo. Wymyśliliśmy taki rodzaj chleba, to nie jest chleb oczywiście, bo to są po prostu mieszane ziarna słonecznika, sezamu i innych ziaren i po prostu tą taką mieszankę suszy się w niskiej temperaturze, poniżej 42 stopni i w ten sposób te wszystkie wartości odżywcze tych ziaren zostają niezmienione. No i właśnie co tu dużo mówić, to jest bardzo, bardzo odżywcze, bardzo zdrowe. No ale latem lody wiadomo. Lody samemu robimy. Właśnie, lody samemu robimy. A dzieci same wymyślają, szczerze mówiąc, jak jest sezon letni. A my, Michaś po prostu, albo Marta, czy którekolwiek inne z dzieci biorą jakieś owoce, miksują z czymś tam, łączą jakieś właśnie owoce z lodem. Bardzo dobre, możesz smarować. No i w ten sposób przygotowują sobie jakieś mrożone desery, także to jest fajne, no nie? Że dzieci też same jakby z siebie, że widzimy, że to nie jest tylko tak bardzo narzucone im, no bo wiadomo, do pewnego stopnia tym dzieciom jakoś trzeba narzucić, tak jak wychowuje się dzieci, prawda? Że po prostu no, my w pewnym momencie do pewnego wieku decydujemy, co jest dla dzieci dobre, co nie. Ale widzimy, że dzieci też jakby to załapują i same tworzą. Jak się pan czuje w roli ojca takiej dużej rodziny? Bo to jednak duża odpowiedzialność, prawda? Tak, więc nasza rodzina jest przede wszystkim moją pasją. To jest coś, czego świadomie się podejmujemy wspólnie z żoną. Już od początku chcieliśmy mieć gromadkę. Przed ślubem żeśmy o tym rozmawiali, aha, że najlepiej i była to byśmy pełna chcieli. Tak, tak, jak najbardziej. No i właśnie jesteśmy bardzo, bardzo otwarci na życie, też i przez różnego rodzaju doświadczenia, które mieliśmy życiowe. Niemniej jednak na pewno też i wpływ miały moje przeżycia jako osoby pracującej na Manhattanie, podczas gdy byłem świadkiem terrorystycznego ataku na World Trade Center. Ja tam wyszedłem stamtąd, prawda, troszkę wcześniej i widziałem na własne oczy, jak ludzie ginęli. Wtedy jakby człowiek zupełnie zmienia swój pogląd na życie i zaczyna to życie inaczej postrzegać i doceniać. Niesamowite wrażenie to dla mnie zrobiło i ja w ogóle, dla mnie bycie otwartym na życie, w ogóle wartość życia, to jest coś po prostu oczywistego. Pokażcie mi, jakie macie rzeczy w szafie, które by się przydały do sesji. Żeby nasza królewna Martusia wyglądała ślicznie, no, pokażę, twoja szafa. No proszę. No to co wybieramy? Może jakieś jasne? A w której sukience byś chciała być? Sfotografowana. No. Chciałabyś tą może, Marta? Tą byś chciała, czy spódniczkę białą? O, ta śliczna, bardzo ładna. O, taka dziewczęca, bardzo ładna, śliczna. No tak, ten mirokes to jest w ogóle wyjątkowy. Czy on jest na wodę, mówisz tylko? Tak, na wodę. Genialny. Grzebień poolbrzmiały wodą i się uczesałem. No to ty masz naprawdę mega zdolności. Marcinku, przyjmiesz go na nauki do siebie? Oczywiście. Widzisz? Prawdziwy fryzjer mówi, że cię przyjmie. Widzisz? Super. A powiedz mi, kochana, bo mnie bardzo interesuje to, bo jednak wychowując dzieci i ucząc je, musiałeś też zrezygnować ze swojej pracy, ze swoich pasji. Jak gdyby zapomnieć o tym przynajmniej na czas, kiedy one są małe. Nie żal ci tego wszystkiego było? Ja pracowałam dosyć długo w Stanach jeszcze,
jako nauczyciel języka angielskiego i prowadziłam swoją taką szkołę języka angielskiego dla Polaków głównie, ale też dla innych cudzoziemców. Bardzo jakby spełniałam się w tej pracy. A początkowo, jak były dzieci Marta i Piotruś, starałam się pracować wieczorem, popołudniami wieczorem, jak mąż przychodził do domu. Ale później po prostu stwierdziliśmy, że nie mamy żadnego czasu ze sobą, że się bardzo mijamy. No i jakoś tak po trochu i zrezygnowałam z tego. I uważam, że bardzo dobrze zrobiłam, dlatego że nie wiem, gdybym tego nie zrobiła, gdzie byśmy byli w tym momencie. Dla nas pełna chata to jest taki dom pełen radości, pełen małych stópek biegających dookoła. I to jest też taka, jak niektórzy mówią, taka fabryka, gdzie dużo trzeba wyprodukować jedzenia, dużo przeprać skarpetek i innych dużo rzeczy. Dużo pieluch przerobić. Dużo rozmów. Dużo rozmów przeprowadzić. Po prostu dużo, dużo wszystkiego robić i wszystkiego jest pełno, mimo tego, że ten dom nieraz może jest dzieje. Duży, ale po prostu jest wypełniony życiem. Wypełniony życiem, dokładnie. I miłością. Ten dzień z rodziną Habrzyków zapamiętam na długo. Okazali się wspaniałymi ludźmi, bardzo konsekwentnymi w swoich życiowych wyborach. To rodzina pełna miłości, wsparcia i szacunku. Dla nich najważniejsze są dzieci, ich pełna miłości chata. To jak, umawiamy się na malowanie portretu? Umowa stoi? A przebijesz piątkę? A uśmiechniesz się jeszcze do ciotki? No.